Cześć kochani, witam was już w kolejnym odcinku z serii Fishing Planet, a dziś powiemy sobie więcej na temat samotnej gwiazdy. Obiecałem to w poprzednim odcinku, że takie coś nagramy, także zaczynamy. Na te potrzeby, tego też co mówiłem właśnie w poprzednim poradniku, stworzyłem zestaw typowo na samotną gwiazdę. Pokażę ci tu fajne miejscówki i powiem wszystkie protipy. Pamiętaj, zawsze będę to przypominał, tu wchodząc, gdziekolwiek wchodzisz, na jakąkolwiek lokalizację wchodzisz, masz taki wykres brań i to jak zmienić czas, oczywiście pokazałem ci w poprzednim poradniku. Tu nie będziemy się rozwodzić, już wiemy, że ten czas musimy zmienić. Od 5 rano do 11 ryby nie biorą, także zmienimy sobie czas na 11 i za chwilkę ci oczywiście pokażę fajne lokalizacje. Polecam między innymi tą lokalizację i tu można fajnie brać na sumy i tam pójdziemy. Zresztą robiłem to w poprzednim poradniku. Powiem ci jeszcze jeden protip i pokażę ci lokalizację fajną przy pomoście, bo ogólnie zaczniemy oczywiście od pomostu. Polecam kwestię pomostu, aby fajnie łowić ryby medalowe, aby fajnie brać. No i teraz tak, wyłączmy sobie może czat, bo on nam tu potrzebny nie jest. I słuchajcie, wchodząc tutaj, pierwsze co zrób to obejrzyj się za siebie i podejdź do tej kubki. I tu możesz wciskając E wybrać robaki, ale możesz zrobić to raz na dobę. Ja już z tego skorzystałem, więc nie mogę. Co będziemy robić? Będziemy łowić ryby tutaj, tylko oczywiście najpierw sobie zmienimy czas, bo ryby nie biorą. Widzisz, jest zły czas, więc to musisz pamiętać. Zmienimy sobie, powiedzmy, że tak, przewin czas. I teraz, to jest bardzo ważna informacja dla ciebie. Spójrz proszę, co mam za sprzęt. I to było to, co mówiłem w poprzednim odcinku. Tak jak powiedziałem, tak stworzyłem sobie zestaw. Musiałem go niestety kupić na nowo, bo wszystkie słabe wędki powyprzedawałem. I zrobimy test. Złożyłem sobie wędkę na spławik do 2 kg, 2,6 kg, kołowrotek do 2,25 i żyłka do 1,8. Dlaczego tak? Dlaczego tak? Otóż moi drodzy, to co mówiłem poprzednio, jeżeli wchodzisz na samotną gwiazdę, aby wbić sobie XP jak najszybciej, oprócz kasy XP, lepiej żebyś miał lub miała słabą wędkę, taką powiedzmy do 2 kilo, dlatego że nie złowisz tu większej ryby. Może mamy za mały teraz, a nie, zaciąłem za wcześnie, dobra. Ciężko jest tak gadać i skupiać się. To jest to, co ci mówiłem w poprzednim odcinku. Miałem wędkę na spławik, która jest do 10 kilo. Tam kołowrotek bodajże do 8,5 czy do 8,8. I generalnie łowiąc ryby, zamiast dostawać więcej XP, dostawałem tego XP o 3 razy mniej, dlatego że miałem zbyt dobrą wędkę. Długo mi zajęło odkrycie tego, a teraz właśnie robię przy tobie test. I zobacz, na słabej wędce, wyciągając basa czerwonego, już mamy dwie... Już mam 26 doświadczenia, gdzie poprzednio tego doświadczenia dostawałem chyba 10, jeśli dobrze pamiętam. Także też ci polecam, jeśli przychodzisz na XP, na samotną gwiazdę, sorry, żeby nabić sobie kasę. Bardzo dobrym sposobem właśnie na samotnej gwieździe jest łowienie na spławik. Jest to jedna z lokalizacji. Stajesz sobie na pomoście i rzucasz tutaj pod tą trzcinkę, znaczy pod to lilie wodne, bo to nie jest trzcinka żadna. Jest to jedna z fajnych lokalizacji, którą ci polecam. Jeżeli już tu jesteśmy, to ci pokażę, co ja tu jeszcze robię za fajny patent, tylko na tych dwóch wędkach pozostałych niestety nie będę wbijał XP, bo mam sprzęt zbyt dobry i też się przekonasz odnośnie tego, co mówię. Zobacz, wyciągamy rybkę i zobacz, jak ładnie mi przybywa XP. I tak możesz sobie łowić rybki. Oczywiście tu się możesz też odwracać w drugą stronę. Tu też jest takie fajne miejsce. Tylko nie rzucaj teraz akurat tutaj na prawo. Zaraz mogę ci zresztą pokazać. Nie rzucaj za bardzo na prawo, bo zawsze będzie ci się wędka zawieszała. Tam są jakieś chaszcze i jakieś krzaki podwodne i lepiej rzucać tak właśnie mniej więcej na wprost, jak ja to robię. Też jest fajna lokalizacja, też tu fajnie ryby biorą, natomiast medalowe, bo to jest kluczową rzeczą, słuchaj, dla ciebie. Medalowe ryby, jeżeli chcesz złowić właśnie tutaj na samotnej gwieździe, to jest tutaj fajne takie miejsce. Łowisz na psią karmę bądź na ser. Na serze ci teraz nie pokażę. Ale pokażę ci też to, co mówiłem w poprzednim odcinku odnośnie czerwonych robaków. Jeśli chodzi o czerwone robaki, jestem sceptyczny w stosunku do czerwonych robaków, dlatego że często na nie biorą te małe
pizderytka typu shinery, typu wzdręga, i to są tak małe rozmiarowo ryby, że to szkoda w ogóle wędkę rzucać. Zresztą zaraz zmienimy i ci pokażę, jak już tu jesteśmy. Ale strona medalu jest też w drugą stronę, bo każdy medal ma dwie strony. Na czerwone robaki również jesteś w stanie złowić fajną medalową rybę. Szczególnie medalowe ryby jesteś w stanie łowić tutaj. No, troszkę źle rzuciłem. Muszę może rzut precyzyjny sobie ustawić. Będzie mi łatwiej tobie to pokazać. No, ale rzuciliśmy, spróbujemy. Właśnie tam między tymi liliami wodnymi jest takie miejsce, gdzie często wyciągam medalowe ryby. Jest taki pas, można powiedzieć. Jest to jedna z fajnych lokalizacji. Tutaj, z tej strony łowiąc, jesteś w stanie złowić praktycznie te wszystkie basy, które są. Jakieś tam wzdręgi, jakieś... mówię, no, czerwone robaki, pewnie właśnie teraz wzdręgami to skubię, a mam dosyć duży haczyk. Ale chciałem ci pokazać jeszcze jedną fajną lokalizację tutaj, cały czas w tym samym miejscu, tylko rozłożymy sobie stojak na wędki. Podpórkę, cyk. Ja robię takie coś. Zobaczcie. Niech będą te larwy turkucia, nie będziemy zmieniać. Zobacz, tutaj masz taką fajną miejscówkę. Rzucasz sobie tu. Cyk. Oczywiście mam trzy wędki. Ty być może nie masz trzech wędek, więc... więc oczywiście, że nie zrobisz, ale z dwoma wędkami jesteś w stanie takie coś zrobić. Drugie miejsce tam. I tam zawsze bierze bardzo fajny, bardzo duży, tak 0,8, 0,9 kg. Bardzo sympatyczny bas plamisty. Więc gruntówka, jeżeli będziesz mieć tak do 2 kg, myślę, że będzie spoko. 2, 2,5 kilo taką gruntówkę, więc jeżeli masz, to jest to, co mówiłem właśnie w poprzednim odcinku, jeżeli masz fajną gruntówkę, czy wędkę na spławik, zostaw ją, taką do 2,5 kg, zostaw ją, zapisz ją sobie jako jakiś zestaw i po to, żeby przychodzić właśnie tutaj, korzystaj z niej. Będziesz wbijając kasę, jednocześnie wbijać bardzo szybko sobie XP, a nie popsujesz tego sprzętu, bo no nie jesteś w stanie złowić tutaj większej ryby niż kilograma. Poza tym jednym bufalo małoustnym, którego, tak jak mówiłem, też nie polecam ci łowić. I zobacz, tutaj mamy taką sytuację. No, widzisz, właśnie to jest to, co mówiłem. Złowiliśmy wzdręgę, nie, shinera złowiliśmy. Dlatego ci mówię, że na czerwone robaki nie lubię łowić. Masz dowód czarno na białym, a tutaj w naszej lokalizacji nam zaczyna brać. I teraz się przekonasz, bo gruntówka moja jest na 8,5 kg bodajże, czy 8,8, się przekonasz, że niestety łowiąc fajnego basa plamistego, niestety tracę na XP. Zobacz. Zobacz, ile tracę. 3 razy mniej mam punktów. Oczywiście tutaj jest też fajna lokalizacja, żeby łowić na spinning. Możesz to również robić, tylko widzisz, ja tutaj jakby to, co ci pokazuję, to jest taka masówka. Tak? Taka zasada typowego mięsiarza, żeby jak najwięcej tych ryb nałapać. Spróbuję jeszcze ci pokazać na czerwone robaki. Zobaczymy. Może tutaj nam weźmie bas medalowy, ale też ci pokażę właśnie na psią karmę. Tutaj w tej miejscówce, którą właśnie ci pokazuję. W taki sposób. Fajnie można łowić na gruntówkę. Ona tam sobie leży. Jak coś chwyci, to jest. I zazwyczaj tutaj się, no właściwie w 100% na to, na co łowię, w 100% się zawsze złowi bas plamisty. Tu masz 100% pewnego basa plamistego. Tu ci sum żaden nie weźmie. Jeszcze tu nigdy suma nie złapałem. A rzucając tak mniej więcej tutaj z pomostu, żeby nie biegać od pomostu do stojaka na wędki, bo stojaka na wędki nie rozłożysz na pomoście. Znaczy, jeżeli masz tam level 30, chyba 40, są takie bajeranckie stojaki na 3 wędki, to wtedy tak ten stojak jak najbardziej na pomoście tutaj rozłożysz. Widziałem to na własne oczy, jak chłopak to robił. Natomiast no, możesz rozłożyć go tylko tutaj. Ja tą miejscówkę sobie tutaj wybrałem. Jest ona według mnie najwygodniejsza. No, najlepiej mi ona pasuje. No nie bierze nam nic na czerwone robaki. To może wrzućmy, widzicie. A zaciąłeś pewnie jak zwykle jakieś pizderytko. Lecimy dalej. I zmieniamy sobie na psią karmę. Mógłbyś to jeszcze łowić na kulki ciasta, czy kulki kaszy manny. Kulki kaszy manny to jest to, co na kulki kaszy manny łowisz właśnie tego bufalo.
To musisz wiedzieć. Są miejscówki też na Buffalo. Pokażę ci, gdzie ten Buffalo grasuje. A być może na gruntówkę możemy rzucić, to być może ci chwycę Buffalo. Będę robił również misję z szalonookim Buffalo. No i zobacz, jaki ładny basik nam się złowił, prawie 0,8, tylko no mam 15 doświadczenia. Czyli zobaczcie, za tak wielką rybę mam mniej doświadczenia niż na spławik bym złowił jakieś pizderytko. Dlaczego? Dlatego, że mam za dobrą wędkę. I to jest właśnie protip odnośnie samotnej gwiazdy. Taka bardzo ważna rada. Przyjeżdżasz tutaj zawsze po to, żeby dobić kasy. To jest najlepsze miejsce, gdzie możesz sobie szybko wbić kasę i XP. Ale żeby wbić XP, no to musisz mieć te wędki, no tak 2,5 kg max i wtedy jest ok. Jeśli masz wędki zbyt mocne, to będziesz mieć mniej doświadczenia, będziesz to XP tracić. Tak jak ja przez długi czas traciłem i nie wiedziałem tak naprawdę dlaczego. Kombinowałem na wszystkie sposoby. Myślałem, że haczyk, że być może rozmiar haczyka, że nie. To chodzi generalnie o wędkę, o kołowrotek, czyli ogólnie cały sprzęt. I tutaj na samotnej gwieździe nie złowisz ryby większej niż kilogram, więc spokojnie. Razy 2 wędka będzie ok, czyli tak 2 kilo, 2,5. Ta chyba jest na 2,8, mam, jeśli dobrze pamiętam. No dalej, niech coś weźmie i idziemy w drugą lokalizację, moi drodzy. Tutaj też, a zresztą niech ta wędka, no nie zostawiałbym raczej wędki leżącej. Bo chciałem ci pokazać jeszcze jeden protip, oprócz tych robaków. Dobra, wyciągniemy te wszystkie wędki, bo i tak musimy iść gdzieś indziej. Chciałem ci pokazać kolejną miejscówkę. Nie będziemy tutaj cięć robić. Pójdziemy na spacer po samotnej gwieździe. Zobacz, myślę, że zostawimy ten stojak na wędki. Nikt nam go nie zajumie. Mam nadzieję, że nikt nam nie zajumie stojaka na wędki. Jak łowisz takie rzeczy, jak wodna lilia i tak dalej, zobacz, zatrzymaj później to. Daj do magazynu, żeby ci miejsca nie zajmowało, bo za to też są nagrody. Czyli powtarzam, jak wduszasz shift, to biegniesz szybciej. Tu podchodzisz i możesz wziąć robaki. Jeżeli pojawia się taki komunikat, to znaczy, że brałeś w ciągu ostatniej doby i nie możesz. Ale idąc w tą stronę, tutaj ryb nie łowisz, bo tutaj naprawdę nie widzę możliwości jakiegoś fajnego rzutu. Sam widzisz, no tak słabo, może z tej drugiej strony, ale też nie jestem pewien. Tutaj często znajdowałem pod tym drzewem, tu w krzakach jakieś monety leżały. Czasem jest jakiś, widzisz, gratis. Na samotnej gwieździe, jak czasem warto, to ten staw obejść dookoła, bo często leżą tu jakieś ukryte, fajne przedmioty. Także też o tym pamiętaj, no, wszędzie nie wejdziesz. Czasem tu gdzieś pod krzaczkiem leży jakaś nagroda, oprócz tych robaków. Być może znasz jeszcze inne nagrody, jakie tu dają, to możesz śmiało napisać w komentarzu, jestem ciekaw. Tutaj nie łowiłem, bo tutaj jest tak zbyt ciasno. No, można tam spławik rzucać, ale no, gdzie bym miał tutaj rzucać wiecie, gdzie bym miał tutaj rzucać na grunt? No, dlatego to miejsce mi się tak nie podoba za bardzo. Tutaj też możesz, mówię, łowić na spinning. Bardzo fajnie sobie spinningiem basy plamiste wyłowić, ale też warto, zresztą mogę ci to udowodnić nawet, też mam spinning zbyt dobry i mało XP dostaję. Druga miejscówka, której nie używam, to jest miejscówka na złapanie bufalo. Bufalo małoustnego, bądź tego właśnie będziemy tutaj łowili, bo on jest na środku jeziora, on jest gdzieś tutaj. Ale to będzie w osobnym odcinku, będzie odcinek, w którym będę łapał bufalo szalonookiego, tego potwora z jeziora. Tu go będę łowił. Ale tutaj rzucając, tak naprawdę tam pod trzcinkę możesz złowić bufalo. Jeszcze byłem tam na końcu, gdzie gościu jest, a to właśnie obejdziemy dookoła, bo chcę ci coś też pokazać. Skoro omawiamy samotną gwiazdę, warto, żeby ta podróż była dla ciebie ekscytująca. Tutaj coś tam czasem wyciągałem, ale jakichś medalowych się nie zdarzało. Czasami, moi drodzy, tu na końcówce też sobie fajne miejsce tutaj, o, tu się czasami też montowałem, rzucałem sobie na spławiczek, przypuszczam, no bo to jest to samo miejsce, którym rzucam z drugiej strony i będzie to dobra miejscówka, myślę, też na sumy. Bo ja zawsze rzucałem z przeciwnej strony w tą stronę, no analogicznie, pokażę ci zresztą na mapie, to jest takie zgłębienie. Widzisz tutaj akurat tego zgłębienia, aha, bo my jesteśmy tu, dobra, dobra, dobra. Tu jest takie wgłębienie i tu, gdzie jest to wgłębienie, bardzo fajnie biorą również te basy
basy plamiste, ale tam też jest miejscówka na Sumy, bo to jest takie jedno z miejsc na Sumy, gdzie nigdzie indziej tutaj Sumy nie biorą. No ale zobacz, tu byś chciał iść dalej, no nie pójdziesz. Jest blokada. Dlaczego? No bo tu jest taki patent, tego też mało kto wie. Zobaczcie, tu jest przejście. Widzicie? Jeżeli chcesz przejść na drugą stronę, nie musisz dreptać dookoła po całym stawie, po pokładce. Tu sobie przechodzisz i tutaj się znajdujesz na drugiej stronie. Czy można rzucać stąd? Nie próbowałem, szczerze mówiąc. No patrzcie, można. Serio? Nie, no chyba nie można tu rzucać, mi się wydaje, widzowie. To by był numer. Patrzcie, można tu rzucić. No to macie protip właśnie, który odkryłem. Można tu rzucić i możesz też sobie stąd łowić. Nie wiem, czy można tu stojak na ryby rozstawić. Jakby to działało, możemy spróbować w ramach żartu. Bo tu jest właśnie to wgłębienie. Słuchajcie, spróbujmy, zróbmy sobie, ma być śmiesznie. Spróbujmy rozstawić tu podpórkę na wędki. Ale chyba się nie da, wiecie, nie da się. Nie, podpórki tu nie możemy rozstawić. Czyli to łowienie tutaj nie ma większego sensu, chyba żebyś sobie na spinning chciał tutaj. To masz takiego protipa, możesz tu sobie na spinning działać. Jakby wyglądało to z wyjęciem ryby, nie mam pojęcia, bo nie łowiłem. Jak sprawdzisz, możesz się mi pochwalić. Także tu jest to przejście, żeby nie trzeba było dookoła chodzić. Cyk. I jesteśmy w tej lokalizacji, w której był nagrywany poprzedni odcinek. Tu widzisz, gościu się też rozstawił, bo on wie, o co come on. Zazwyczaj rozstawiam się, moi drodzy, gdzieś tutaj. I tu jest lokalizacja na Sumy. Proszę was bardzo, moi drodzy. Aha, bo ja... Ojojoj, to narobiłem. Chciałem wam pokazać, jak się tu suma łowi, a zostawiłem podpórkę na wędki. To dlatego może tam się nie dało tej podpórki rozłożyć. Zostawiliśmy, kochani, podpórkę na wędki. Dobra, wracamy szybko w podskokach na jednej nodze. Bo chcę ci pokazać szybko miejscówkę na Sumy. Zresztą, jeżeli chcesz zobaczyć, to po prostu obejrzyj mój poprzedni odcinek tam, kiedy mówiłem ci, jak właśnie łowić i tak dalej, to tam to pokazywałem. Więc tutaj masz tą miejscówkę, masz na Buffalo miejscówkę tam również, więc dlatego się udamy, bo chcę ci pokazać tego Buffalo jeszcze złowić. Ale nie szalonokiego. Szalonokiego pamiętaj, że musisz, na czym polega misja, to się dowiesz w następnym odcinku. Ale go łowisz na kulki kaszymanny. I na spławik. Musi być na spławik. Także to jest inny temat, ale jeżeli masz właśnie gruntówkę, możesz go łowić. Natomiast chcę ci też pokazać, że łowienie tego bufalo nie ma po prostu sensu. Dlatego, że zobaczcie. Szalonoki bufalo jest ciężki. Obciąża bardzo wędkę, niszczy sprzęt, a jest bardzo mało płatny. Spróbujemy na wędkę numer 2. No jedną poświęcimy, bo chce ci suma. A dobra, to tym ci pokażemy na sumika. Rzucamy tutaj pod cinkę. Tutaj wiem, że zawsze bierze. Cyk. Dobra. I zrobimy. To jest właśnie też miejscówka. Jeżeli chcesz łowić oczywiście tego szalonokiego, znaczy nie szalonokiego, tylko ogólnie bufalo, bo szalonoki jest na środku jeziora. Ogólnie, jeśli chcesz łowić bufalo małoustego, chyba tak, to na kulki kaszymannej tutaj możesz go łowić. Rzucasz też tak mniej więcej, jak na suma się rzuca, tak w granicach tej trzcinki obok. No i widzicie, tam sumik już nam wziął, a być może bas. Być może bas, moi drodzy. Także zamieniamy wędki. I cyk. Prawdopodobnie, oj, coś małego. Prawdopodobnie będzie to jakiś mały sumik. Także tu masz fajną lokalizację na Sumy. Prawdopodobnie no z innych stron też można rzucać. Mi to jest po prostu najwygodniej rzucać. Tam, gdzie ci pokazywałem poprzednio przy pomoście. Tak, mały sumik. A no 0,8 kg. Tam, gdzie ci pokazywałem przy pomoście, suma nie złowisz. Tam tylko będą basy plamiste brały. A tutaj jest miejscówka na Sumy. Tak pod tą trzcinkę, troszkę za tą trzcinkę. Tak w granicach po prostu brzegu. To jest fajna miejscówka na Sumy. Jeszcze pokażę ci może na spławiku. Może coś tutaj jeszcze na spławik chwycimy. A rzućmy sobie, ja wiem. A rzućmy sobie gdzieś tu. Tylko widzisz, mam mały spławik, więc też daleko nie dorzucę. Tu jest też fajne miejsce, tylko tak jak mówię, to miejsce różni się od miejsca przy pomoście tym, że tutaj jeszcze nie złapałem, jeśli dobrze pamiętam, nie złapałem żadnego medalowego
Basa. Nie zdarzyło się. Biorą jakieś tam basiki 0,3, takie ogólnie małe, ale żaden medalowy w tym miejscu mi jeszcze nie chwycił. Także to taka ciekawostka. Czekamy sobie chwilkę, zobaczymy. Już trzeba wyciągać sumika. Chyba, że to Buffalo nam bierze, już sam nie. Widzisz, takie małe, 0,3, ale jak widzisz, przez to, że wędkę. Ja, bo to dzwonienie mnie wkurza. Słuchajcie, przez to, że tą wędkę zmieniłem i przychodzę tutaj z wędką taką no słabą, to mam 2 razy więcej doświadczenia i zaraz jeszcze porównamy na przykładzie tego suma, którego teraz łowię, albo i basa plamistego. Tak na koniec takie porównanie. Dlaczego warto tu przychodzić ze słabymi wędkami? Zobacz, za suma dostaję 9 doświadczenia, tak? 9 XP. I zaraz złowimy szybko coś na spławik. I zobaczysz, że za basa, ogólnie basy są fajnie płatne, nie? To tak swoją drogą. Za basa złowionego na spławik dostanę więcej XP niż za suma, mimo że sum jest, prawda, cięższy. Ja tutaj nie robię tego teraz, żeby siatkę zapełniać, nie robię sobie wyzwań, bardziej się skupiam na tym, żeby tobie pokazać mniej więcej wszystko. Więc, a propos samotnej gwiazdy, masz dwie takie lokalizacje sprawdzone. Pokazuję ci, że tutaj też jest lokalizacja na Buffalo. Czego chwycimy, to nie wiem. Warto przychodzić z małymi wędkami, znaczy małymi, takimi powiedzmy 2 kilo wytrzymałości, nie? Bo zobacz, ta wędka bez problemu daje radę, kołowrotek daje radę. Na spławik nie złowisz. Zobacz, 20 doświadczenia, tak? 20 doświadczenia, gdzie tam pamiętam, mieliśmy 9. Czyli. No, spokojnie 2 razy więcej dostajesz doświadczenia. Oczywiście, mam więcej doświadczenia również za to, że mam bezzadziorowe haczyki. To też jest taka ciekawostka. Na bezzadziorowych haczykach dają zdecydowanie więcej doświadczenia. Więc na pewno ja też ten błąd naprawię. Być może dam ci feedback. Jeżeli chcecie, to dogram odcinek, relację z tego. To napiszcie w komentarzu. Zobacz, 29 doświadczenia. Bardzo to jest ważne, nie? Zrobię sobie dwie wędki, te gruntowe, czy te feeder. Takie też na 2 kilo, powiedzmy, wytrzymałości. 2, 2,5 maksymalnie, powiedzmy, na sumę. No bo mówię, sumy nie łowię tutaj większe niż. Nie wiem, jaki mam rekord, jakiego rekordowego suma złowiłem. Chyba 0,9, nawet nie. Wiem, że 0,90 coś miałem. Miałem basa plamistego, większego się nie zdarzyło złowić. Jak to się sprawdzi? Tak jak się sprawdza teraz, być może nawet sobie jeszcze spinning złożę taki do 2 kilo. I to będą typowo wędki na zarabianie kasy, na samotną gwiazdę. No, wydam na to wszystko może z 10 tysięcy tych tutaj pieniędzy w grze, ale myślę, że no to za jednym spokojnie. Jak siatkę kupię większą, to się spokojnie zwróci, bo to XP mi tutaj też pomoże. Bo pamiętajcie, że jeśli wbijacie szybko XP, tak, wbijacie kolejny level, zawsze za wbicie levelu dostajecie 1500 jakby dodatkowej gotówki, plus tam chyba z dwie, czy te trzy monety, tak, te bitcoiny całe, które są w grze. Także to też ma znaczenie. To też ma znaczenie, no bo wbijając level niejako zwraca mi się już zakup jednej wędki. Ja za tą wędkę chyba nawet 1500 płaciłem. I mówię, był to błąd, bo mogłem po prostu nie sprzedawać, bo ja miałem już tą wędkę. Miałem tą wędkę, miałem ten sprzęt, miałem wędkę gorszą, o wiele gruntową. Tylko po prostu zrobiłem to, co robią wszyscy, czyli sprzedałem, żeby kupić lepszą. I to też mówiłem ci w poprzednim odcinku, jak łowić. I tutaj też powtórzę, jeżeli chodzi o samotną gwiazdę. Jeżeli to obejrzysz, to po prostu nie sprzedawaj, bo się nie opłaca sprzedawać wędki, którą masz tam powiedzmy do 2 kilo. Wykorzystuj ją, zostaw ją po to, żeby wracać na samotną gwiazdę. Jak widzisz, mając 20 tam któryś level, nadal jestem na samotnej gwieździe, odkrywam kolejne miejscówki, będę nadal coś robił. Także to tyle. To tyle, jeśli chodzi o to. No, jeżeli jeszcze znasz tutaj jakieś fajne miejscówki, możesz powiedzieć. Oczywiście, no nie, no, tych wędek teraz nie zostawimy. Tutaj tych wędek, moi drodzy, nie zostawimy, ale ja bym chciał sprawdzić, tylko teraz nie wiem, czy to są kulki kaszymanny. Tak, są. Spróbuję jeszcze raz rzucić na tego bufalaka. Z nim tam różnie bywa. Próbujemy po prostu na tym wgłębieniu wrzucić, czyli być może trochę za blisko trzciny. Rzuciłem tak za bardzo na suma, bym powiedział, wiecie? Także jeszcze spróbujemy tak, o, tak tutaj na tego bufalo rzucić.
Ale mówię, łowienie buffalo małoustego, który nawet ma ten kilogram 300, to jest chyba największa tutaj ryba. Pominę oczywiście buffalo ten szalonooki. To naprawdę nie ma sensu. To naprawdę nie ma sensu, bo to się nie opłaca. Szalonookiego możesz w ramach wyzwania złowić, jest to fajna zabawa. No tylko nie ów go na wędce na 2 kilo, pamiętaj, tak? Nie ów go, ale to będzie w osobnym odcinku, zaraz go zresztą będę nagrywać i wrzucimy jako takie wyzwanie. To chyba tyle, co chciałem powiedzieć, jeśli chodzi o samotną gwiazdę. Jakbym miał tak podsumować? No masz te lokalizacje, na mapie ci je zresztą tu mogę pokazać. My jesteśmy tutaj, prawda? Tu jest obok nas gościu, my jesteśmy tutaj na żółto i rzucamy tak, jak jest to wgłębienie. Tutaj właśnie biorą fajnie sumy na początku tego wgłębienia, bo tu jest trzcina. Możemy rzucać oczywiście tutaj pod trzcinkę na spławik, ale jak widzisz, te ryby tutaj na spławik wcale fajne nie biorą. Jeśli chodzi o rzucanie na spławik, to lepiej być na pomoście po prostu. Także jeśli chcesz łowić sumy, to oczywiście to jest idealna miejscówka. Tu sobie rzucasz coś tam na spławik. Sumy łowisz tam w... Słuchajcie, muszę troszkę dać luzu na wędce, bo chcę ci pokazać, a chcę się obrócić bezkarnie. O, dobra. A sumy rzucasz sobie tam pod trzcinkę, tak? Jak widzisz, wyciągam te sumy. Możemy jeszcze raz rzucić tutaj. Możemy jeszcze raz, moi drodzy, rzucić. Nało mi to. Aha, bo to jest trzecia wędka, dobra. Ja bym się wędki pomyliły, nie wiem którą. No bo jak się ma kilka wędek na raz, to liczcie się z tym, że będą ci się myliły. Tutaj jak rzucasz tak pod tą trzcinkę, możesz rzucić za trzcinkę. O, bo wcześniej rzucaliśmy przed. Możesz rzucić za, ale to jest tak jakby przy brzegu. Nie rzucasz na głębokość, bo jeśli będziesz rzucasz na głębokość, tam gdzie jest faktycznie głęboko, to złowisz... A ja znowu nie poczułem jedną wędkę. To już raczej bufalaka nie złowimy. Tak, tą wędkę wymęczyłem. Jeśli po prostu rzucasz na głębokość, to raczej ci weźmie bas plamisty. Ale też jest to lokalizacja, w której możesz łowić basy plamiste, sumy. Tutaj rzucasz sobie na spławik, no, na psią karmę, na ser rzucałem, na robaki. A też pokazywałem ci, że na robaka bierze jakiś tam shiner, który mnie nie interesuje. Chyba, że jest jakaś misja z ileś shinerów, no to okej, możesz to połowić. Zawsze za jakąś misję dodatkowe dają bonusy czy jakiś prezent. Spoko, warto, polecam. Ale generalnie to jest szkoda miejsca w siatce, bo ani doświadczenia za to dużo nie masz, ani kasy. Najlepiej się opłaca właśnie łowić basy, które tutaj są, czyli bas czerwony, bas niebieski, bas zielony, no i oczywiście medalowe wersje tych basów, które często możesz złowić przy pomoście. Ja bym najchętniej tam pobiegł i szybko rzucił spławik, no ale wiem, że jak pójdę, to mi zacznie dzwonić i sprzęt rozwalimy, tego byśmy nie chcieli. Ta lokalizacja tam, którą ci pokazywałem wcześniej, też jest całkiem sympatyczna. Tam gdzie teraz wędkę wskazuję, tam na końcu jeziora, i stamtąd też można rzucać właśnie w tą stronę, w którą teraz rzucamy. Jak widzisz, ludzie łowią tu w różnych miejscach, każdy ma swoją jakąś miejscówkę, więc też nie sugeruj się tym, co ci mówię, że to jest jakiś wyznacznik. I jedno, czego jestem pewien, jeżeli komuś z was udało się w tamtej części przy pomoście złowić suma, to powiedzcie, mi się nie udało nigdy złowić suma. Także to od razu ci mówię, nigdy suma tam nie złowiłem. Miejsce na sumy wynalazłem tylko tutaj, gdzie jest to wgłębienie. Tak samo ten cały buffalo też na kulki kaszy mannej. Można go tu przy trzcince złowić, ewentualnie tutaj przy tych, bo one czasem znikają, widzicie? Tutaj tak przy tych powiedzmy wodorostach, tak? Ale no od tej strony jest raczej ciężko na tego bufalaka rzucić, bo to się zaguźda, więc lepiej rzucać właśnie z tamtej strony, gdzie gościu stoi, czy gdzieś stąd i rzucasz na wprost. Tylko od razu ci mówię, że wtedy byś musiał sobie znacznikiem, markerem tutaj najpierw to ustawić od tej strony, bo stamtąd nie będziesz widzieć tych haszczy. Nie będziesz widzieć, więc nie masz żadnego punktu odniesienia, bo tu w sumie jakby tak spojrzeć z tyłu, no co, masz drzewo,
No drzewo nie jest jakby żadnym punktem odniesienia, tam też jest drzewo, no wiesz, no to tak. Z drugiej strony to się też tak zlewa i tego nie będziesz widzieć, gdzie rzucasz, nie? A masz rzucać tutaj, a nie tutaj, żeby też ci się to nie pomyliło, nie? Dobra, czekajcie, coś nam tu wzięło, ja tak gadu gadu, nie? Moi drodzy, ja tu gadu gadu, a tu nam rybka wzięła. Dobra, widzicie, jak jestem gamoń? Przegapiłeś branie? No, gadam z wami, no to przegapiłem branie. Trudno, bywa i tak. Jeżeli tu ci się udało medalowego basa jakiegoś złowić, to też możesz napisać w komentarzu. Jestem ciekaw. Mam nadzieję, że tyle ci pomogło to, co powiedziałem. A ja zbieram się do nagrywania kolejnego odcinka, z którym podejmuję wyzwanie na bufalaka tego 5-kilogramowego. Ale już muszę wędkę zamienić na tą porządną. Także do zobaczenia. Trzymaj się. Cześć.